Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy? Jesteśmy przed Fabryką Przyszłości w Tarnowie, Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej. Skąd taka nazwa? No bo chcemy tutaj uczyć nauczycieli, jak fajnie uczyć z wykorzystaniem technologii cyfrowych, ale i też nowymi metodami. Chcemy uczyć uczniów, jak wykorzystać technologie cyfrowe do rozwoju swojej kreatywności i może w przyszłości do tego, żeby w ten sposób na tym oprzeć swoją firmę na przykład. A po trzecie chcemy uczyć też uczniów w wieku 50+, tego, że z internetu mogą też czerpać korzyści i mieć wymierne efekty tego, że w tym świat cyfrowy się zanurzą. Jaką ofertę proponuje Fabryka Przyszłości i dla kogo? Mamy ofertę dla nauczycieli, dla uczniów i dla osób w wieku 50+. Dla nauczycieli mamy ofertę dotyczącą tego, w jaki sposób efektywnie uczyć, wykorzystując nowoczesne technologie cyfrowe, ale i nowoczesną dydaktykę, która do tych metod pasuje. Dla uczniów mamy ofertę, dzięki której lekcje prowadzone dla nich będą prowadzone w sposób ciekawszy, bardziej dla nich aktywizujący, pozwalający może te pokłady kreatywności i pomysłowości, które są potrzebne. A dla osób z pokolenia 50+, mamy ofertę, która pokazuje korzyści płynące z bycia w internecie, z obsługi internetu, przeglądarek, wyszukiwarek internetowych, zakupów w internecie, oglądania filmów, filmików w internecie, czyli wszystkiego tego, co można obecnie robić, korzystając z zasobów internetu. Chcemy, żeby Fabryka Przyszłości była też takim miejscem, gdzie edukacja styka się ze sztuką, dlatego chcemy, żeby otoczenie tego procesu dydaktycznego sprzyjało kreatywności, pomysłowości, wyczuciu estetyki piękna, bo to też w dzisiejszym czasie w świecie jest potrzebne. No. Jakiego rodzaju zajęcia są proponowane uczestnikom? W tym momencie trwają już kursy internetowe dla pokolenia 50+. To są kursy bezpłatne w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans, które umożliwiają uczestnikom poznanie możliwości internetu od najprostszych rzeczy typu wyszukiwanie informacji poprzez zakładanie konta poczty elektronicznej, przez bankowość internetową, przez też gry w internecie, bo dla tych ludzi rozrywka też jest rzeczą, którą są zainteresowani. Fotografia cyfrowa, czyli też takie pogranicze edukacji i kreacji. A jaki jest dotychczasowy odbiór tych zajęć przez uczestników? Czy są zadowoleni? Czy jak deklarują się, że będą tu częściej przychodzić? Proszę powiedzieć też, jak szkoły reagują na ofertę Fabryki Przyszłości. Jeśli chodzi o uczestników, którzy już biorą udział w zajęciach, to bardzo są zdziwieni, że to tak wygląda, że to nie przypomina zwykłej szkoły. To jest pierwszy taki efekt, bo to tak kolorowo jest, bo jakieś obrazy wiszą na ścianach. Natomiast jeśli chodzi o same zajęcia, to faktycznie jest tak, że oni nawzajem polecają sobie te zajęcia. My praktycznie nie reklamujemy tego nigdzie w mediach, w prasie. Po prostu idzie to takim marketingiem szeptanym, że przychodzą ludzie na kolejne, żeby kolejne grupy już ruszały. I to cieszy, że widać, że ze skutecznością potwierdzamy to, że warto takie wiadomości i umiejętności zdobywać. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, no to wczoraj było otwarcie, więc dyrektorzy dopiero będą tutaj zapraszani, będą widzieli te możliwości, będziemy im pokazywali pewne rozwiązania, które mogliby też przemycić do swoich szkół i wyznaczali, będziemy chcieli wyznaczać jakieś kierunki pomysłów, które oni mogliby u siebie wprowadzać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Chcę na przykład jakoś wykorzystać. Ja, fajne. Ale zgadza się.